Cześć, witam Cię na kanale Kryptopodróże. W tym nagraniu pokażę Ci, jak kupić kryptowalutę Pirate na giełdzie Trade.org za Bitcoina oraz jak zasilić tą giełdę tak, aby nie zapłacić za dużo za przelew. Jak wiemy, przelew Bitcoina w tym momencie jest bardzo drogi, a więc zrobimy przelew Litecoina, następnie Litecoina zamienimy na tej giełdzie na Bitcoina i dopiero docelowo za Bitcoina kupimy tą kryptowalutę, a następnie pokażę Ci, jak pobrać portfel, jak go zainstalować, na co zwrócić uwagę, jak zabezpieczyć, a następnie wyślemy z giełdy Trade.org kryptowalutę Pirate na swój portfel. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o tej kryptowalucie, zachęcam Cię do obejrzenia mojego filmu, który już znajduje się na kanale, a link do tego filmu znajduje się teraz w górnym prawym rogu. Z tego miejsca chciałbym zaznaczyć, że to nagranie nie jest poradą inwestycyjną, film ma charakter jedynie edukacyjno-informacyjny i jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem. Znajdujemy się na giełdzie Binance. Jeżeli nie masz jeszcze konta na tej giełdzie, zachęcam Cię do skorzystania z linku, który znajduje się pod tym nagraniem. Dzięki niemu dostaniesz dożywotnie o 10% zniżki na używanie tej giełdy, na tradowanie na tej giełdzie. Zostawię tam również link do filmu, w którym pokazałem krok po kroku, jak można założyć oraz zabezpieczyć konto na giełdzie Binance, a więc na pewno nie będziesz mieć problemów z tym, aby to zrobić. Jak już mamy konto na giełdzie Binance, klikamy Wallet, następnie Fiat and Spot. W tym miejscu wpisujemy LTC, sprawdzamy, czy na pewno wyskoczy nam Litecoin i klikamy Withdraw. Przechodzimy teraz na giełdę Trade OGRE. W górnym prawym rogu klikamy w tego hipka, następnie Balance. Wyświetli nam się balans naszego konta na giełdzie. Wpisujemy w tej rubryce LCC, wyskoczy nam kryptowaluta Litecoin i klikamy Deposit. To jest adres, na który musimy przelać kryptowalutę Litecoin z giełdy Binance. Kopiujemy sobie ten adres, wklejamy go w tym miejscu, sprawdźcie, czy na pewno się zgadza pierwsze i ostatnie cyfry litery. Wybieramy sieć LTC i w tej kolumnie wpisujemy ilość, jaką chcemy przesłać na giełdę. W tym przypadku klikam MAC i jak wszystko się zgadza, klikamy Submit. Teraz potwierdzam tę operację kodem e-mail oraz kodem Google Authenticator i klikam Submit. Oczywiście na taki przelew teraz chwilę muszę poczekać, kilkanaście minut max, ponieważ w sieci Litecoin potrzeba około 6-7 potwierdzeń, aby giełda dodała mi do balansu mojego Litecoina. Wróciłem już na giełdę Trade OGRE w zakładce Balance. Na portfelu Litecoin pojawiły się już moje Litecoiny, mogę teraz wymienić je na Bitcoina. Klikam sobie Markets, szukam Litecoin, BTC, LTC, klikam sobie ten niebieski napis. I teraz zamienię Litecoina do Bitcoina, posłuży mi ku temu kolumna po lewej stronie Sell. Pokazuję tutaj Available LTC, kliknę sobie na to 098429. Cenę zostawiam taką, jaka jest na rynku i klikam Sell. I mam już na portfelu Bitcoiny. Wracam do zakładki Market, szukam Pirate, rynku BTC do ARRY, klikam ten niebieski napis. I tutaj są wszystkie informacje odnośnie tej kryptowaluty, którą chcę tym razem zakupić. Jej logo oraz nazwa, w tym przypadku Pirate ARRY, jej cena. I tym razem użyję prawej kolumny z przyciskiem Buy. Tutaj mam Available BTC, w tym przypadku 0.00432 i tak dalej Bitcoina. Mogę sobie kliknąć od razu na to, wyskoczy mi ile po tej cenie rynkowej dostanę ARRY, w tym przypadku 24.67. Ja sobie kupię za 0.002 Bitcoina po cenie rynkowej, dostanę za to 11.41 ARRY i klikamy Buy. Jak widzicie, zakupiło mi te 11.3 sztuki. I teraz jeżeli chodzi o to, co zrobię z pozostałą ilością Bitcoina, ja sobie wystawię ofertę kupna ARRY po niższej cenie, w tym przypadku 0.00015 Bitcoina. Jeżeli przykładowo w przyszłości będziecie chcieli kupić za określoną cenę w dolarach ARRY, tak, to możecie sobie sprawdzić, ile to będzie w Bitcoinie, wchodząc na tą stronę. W tym miejscu wklejamy tą ilość i to Wam pokażę, jaka to będzie cena w dolarach. Mi ta cena odpowiada, klikam w tym miejscu Available BTC i klikam Buy. I tutaj w My Order pojawi się to zlecenie kupna, tak? Za ile Bitcoina i ile dostanę ARRY, w tym przypadku 15.46. Przechodzimy na oficjalną stronę kryptowaluty Pirate, klikamy Wallets. Tutaj wyświetlą nam się wszystkie możliwe opcje, zarówno portfel na telefon, jak i na komputer. W tym momencie jest możliwość pobrać portfel na Android. Niedługo pojawi się również w sklepie App Store. Zobaczcie, Full Node Wallet, jest to rekomendowane dla dużej ilości kryptowaluty. Light Wallet, dla małej ilości kryptowaluty. Portfel na telefon, w tym momencie tylko dostępny Android. No i Paper Wallet, również dla dużej ilości kryptowaluty. Ja Wam pokażę, jak zainstalować portfel Light Wallet. Klikamy sobie View i zobaczcie, mamy możliwość pobrania na Windows, Mac oraz Linux. Ja pobiorę dla Maca.
Pozwól. Po pobraniu klikam dwa razy w plik. Otwieram pobrany plik. Przyciągam Pirate Wallet do aplikacji. Tak to przynajmniej wygląda, jeżeli chodzi o Mac. Na Windowsie prawdopodobnie troszeczkę inaczej. Po uruchomieniu portfela mamy możliwość utworzyć nowy portfel lub też przywrócić istniejący. Jeżeli będziecie mieć słowa odzyskiwania, możecie właśnie zrobić to w tym miejscu. Klikamy Next. I tutaj wyświetli się 24 słowa, które należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu i nikomu, broń Boże, tych słów nie dawać, ponieważ te słowa to jest dostęp do Waszego portfela. I klikamy Finish. Chwileczkę musimy poczekać na synchronizację portfela, trwa to dosłownie 2-3 minuty. I po uruchomieniu już portfela klikamy Receive i w tym miejscu mamy adres naszego portfela, na który przelewamy ARRY z giełdy. I tutaj po prawej stronie mamy również kod QR naszego adresu. Jeżeli skopiowaliśmy poprawnie adres naszego portfela, przechodzimy na giełdę, na której trzymamy ARRY, klikamy Withdraw i tutaj podajemy ilość, jaką chcemy wypłacić z giełdy na nasz zewnętrzny portfel. Polecam wypłacić małą ilość, przykładowo jedną sztukę, tak aby mieć pewność, że na pewno wszystko dobrze robimy. W tym miejscu wklejamy adres, sprawdźcie początek, koniec, czy na pewno się zgadza. Klikamy Withdraw i pojawi nam się taka informacja, przynajmniej na tej giełdzie, że kryptowaluta Pirate, ilość, jaką przesyłamy w tym przypadku 3, data oraz status w tym momencie pending. Następnie ten status zmieni się na processing i po kilkunastu minutach, zależnie od tego, jak szybko giełda wypłaci nam tą kryptowalutę na zewnętrzny portfel, status zmieni się na successful. Wracamy na nasz portfel i tutaj w overview mamy nasz adres portfela, po prawej stronie ilość ARRY na tym portfelu oraz wartość w dolarach naszej kryptowaluty. Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli z tego portfela wysłać z powrotem, przykładowo na giełdę lub na inny portfel, klikamy Send. I tutaj po prawej stronie wybieramy adres portfela. Możemy mieć ich kilka, więc będzie do wyboru jeden lub więcej. W tym miejscu możemy sprawdzić balans na tym portfelu. W tej rubryce wklejamy adres, na przykład z giełdy, na którą chcemy wysłać naszą kryptowalutę. Tutaj podajemy ilość, jaką chcesz wysłać lub kliknij Max. A następnie, jeżeli jesteśmy pewni, że adres na pewno się zgadza, ilość, jaką chcemy wysłać również, klikamy Send. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że nagranie się podobało, że było wartościowe, że pomoże Ci w zakupie, jak i zabezpieczeniu kryptowaluty Pirate. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakikolwiek komentarz, tak aby to nagranie dotarło do jak największej ilości osób, a dzięki czemu mój kanał jeszcze szybciej będzie mógł się rozwijać. Trzymaj się, widzimy się w następnym filmie. Hej!